No witam serdecznie. Obiecany odcinek, słuchajcie, dzisiaj bez żadnych, znaczy z szumami, ze wszystkim, bo jeszcze nie zdążyłem poinstalować wszystkiego. Dzisiaj będzie bez montażu. Odpalenie końcówki tej 2x200W przy 4 homach tej samoróbki. Mamy tak, oscyloskop, generator, sztuczne obciążenie tutaj zapięte. W tej chwili przełączone jest na 8 ohmów. Testujemy lewy kanał końcówki mocy, później przetestujemy prawy kanał. Moment, bo tutaj się coś patrzy mi włącza. Przetestujemy potem prawy kanał. Sprawdzimy, czy to zabezpieczenie działa, czyli po prostu czy przy jakimś tam podawanym sygnale ta końcówka się włączy. Nie powinno ryknąć w głośnikach, także nie ma takiej opcji nawet. Dobra, słuchajcie, z generatora wychodzi 1 V i w tej chwili ustawmy sobie 40 Hz, czyli typowy bas. I słuchajcie, zróbmy sobie do połowy nawet i zobaczmy, czy się ona odpali. Uwaga, odpalenie. Ciemność widzę, się nic nie odpali. Ściszamy jeden i drugi. Zobaczcie, się samo zapaliło, znaczy zabezpieczenie działa i końcówka mocy ruszyła. I teraz możemy sobie dowalić jej czadu. Uwaga, zaraz będzie protekt. Jeszcze nie łamie. Na 8 omach, jeszcze nie łamie. Musimy zwiększyć sobie poziom sygnału z wyjścia. O, zaczyna łamać przy 29 V na 8 ohmach. Słuchajcie, zaczyna łamać, ale protektu nie ma. I teraz musimy sobie ustawić, żeby już z automatu została ona pyk wyłączona. Patrzcie, się wyłączyła. Już ona nie powinna sama wstać, dopóki jej nie ściszymy. Jak widzicie, końcóweczka ruszyła i teraz możemy dowalić czadu. O to mi chodziło. Samoczynnie nie wstaje. Tylko jeszcze teraz musimy ustawić ten próg zadziałania tej blokady. Dobra, 29 V, słuchajcie, przy 8 ohmach ten kanał. Przepinamy sobie sygnał na drugi kanał z generatora. Dobra, tutaj masę od razu też po drugi kanał i sondę przepinamy na prawy kanał. Przy 8 ohmach testujemy, słuchajcie. Wyciszona, wyciszona. Włączamy. Ruszyła. Spory czas jest opóźnienia, ale niestety no, petarda kondensatorów wymusza taki czas włączenia. Sprawdzamy drugi kanał. Łamie. 29,15, to samo, jest identycznie, 29 V. Słuchajcie, no to szybki przelicznik. Tutaj mam sobie kalkulatorek na komputerze. 29 razy 29 podzielić przez 8. 105 W. 2 razy 105 W. W tej chwili mamy z końcówki mocy. Przepinamy sobie teraz obciążnik na 4 ohmy. Mamy przepięty obciążnik na 4 ohmy. I robimy to samo z tym pierwszym kanałem. Zobaczmy sobie, czy on wstanie. Nie wstaje. Dopiero jak ściszymy, wstaje. Wstał. Jeszcze trzeba podłączyć diodkę od protektu, żeby ona się paliła wtedy, kiedy się zaświeci protekt. Uwaga, dochodzimy do... Już mamy załamanie. 28,8 V. Praktycznie jest to samo, słuchajcie. Załamuje tak bardzo łagodnie. 28,9, no prawie 29 V, słuchajcie, przy 4 ohmach. Troszeczkę taką widzę tutaj jakoś przy regulacji, taką na górnej połówce, takie jakby zgrubienie delikatne. 28,6 V zaczyna łamać. 28,6 V. Wyłączmy, przepnijmy sobie od razu sondę na lewy kanał.
wejście z generatora musimy przepiąć sobie też na lewy kanał. Na lewy kanał, słuchajcie. Włączamy. Jeszcze nie ruszyła. O, cyknęło dopiero. I puszczamy teraz lewy kanał. I łamać zaczęło przy 28,4. 28,4. Czyli możemy sobie przyjąć, że... Zobaczcie, zero szumu. Zmniejszmy sobie czułość do 100 mV. Taki mamy szum z końcówki, słuchajcie. Ściszmy sobie wejście generatora, momencik. I teraz zróbmy sobie głośniej. Mamy 100 mV w RMS-ie, jak jest na maksa rozkręcona. Ale to kwestia jest mego generatora. Dobra, zróbmy sobie tutaj teraz napięcie 20 V na działkę. No, coś tutaj jakoś tak dziwnie. A czemu tak dziwnie? Ten generator tak mi zatrybił. No jest. 28,7. 28,7 do załamania. 28,7 jest do załamania. Czyli teraz sobie przeliczmy od razu 28, dajmy na to 5, żeby równo. 28,5 razy 28,5 i podzielimy to teraz przez 4 ohmy na kanał. 203 W na kanał, słuchajcie. 203 W, czyli 2 razy 200, 400 W mocy przy 4 ohmach. Myślę, że to w zupełności starczy jako dodatkowy wzmacniacz do górek na przykład. W sumie dzisiaj wieczorkiem sobie sprawdzę, jak to gra. Czy jeszcze coś można ulepszyć? Zobaczcie, puszczamy sygnał na wejścia. Nie włącza się! Ho, ho, nie włącza się! Ściszamy kanały. Samo z automatu się włączy. I teraz możemy sobie zrobić głośno. W sumie ja rozumiem tych, którzy tam nagłaśniają, że to nie ma czasu na takie bzdety, na takie zabezpieczniki i zabezpieczenia, ale to ma być po prostu sprzęt dla do wypożyczania. To ma działać. To po prostu nie, to nie ma, nie chciałbym, żeby to było, że coś to padnie komuś na imprezie, a ja będę później za to musiał odpowiadać, nie? Po prostu to ma działać. Jeszcze dorobimy, ja koniecznie dorobię, bo tu jeszcze mam miejsca, dorobię przeciwzwarciówki, czyli po prostu jeśli głośnik robi zwarcie, to wtedy z automatu się też wyłącza i wtedy też tak samo trzeba zresetować ją, nie? Zobaczcie, cyk i już nie włączy się. A na tym mamy delikatnie 1 V. Dopiero jak ściszymy, rusza z pełnym mocą 28 V na 4 ohmach. Dobra, to by było tyle. Słuchajcie, odpaliła końcóweczka pięknie, ładnie. Tak to wyszło. Szumieć szumi, no bo wiatraki szumią. Nie będę już pokazywał, jak to gra, ale zaraz przetestujemy sobie. Na tych to nie, on na tych nawet możemy sobie przetestować. No i zobaczymy, co tu jeszcze dalej. Jeszcze jej nie zamykam. Jeszcze będzie ogranicznik właśnie przeciwzwarciowy, który wykryje nam zwarcie poniżej 4 ohm. Po prostu nie chciał, bo to różnie to bywa na te, takich, wiecie, jeśli komuś to dasz, to ktoś podepnie 6 kolumn pod jeden kanał. I wtedy jest troszeczkę niebezpieczna sprawa, bo wystarczy jeden z tych głośników pójdzie na tamten świat, że tak powiem, i mamy ból na tej końcówce mocy, a poza tym rezystancja spada tam do 2, nawet do 1 ohma i też mamy ból. Trafo może wytrzymać, ale tranzystory raczej nie.
Dobra, to by było na tyle. Słuchajcie, końcóweczka ruszyła pięknie, ładnie. 28,5 V w RMS-ie, czyli 203 W na kanał przy 4 ohmach. I ona tak ma pracować. Przekroczy te 203 W, 205, może nawet ogranicznik zrobimy i ma się wyłączyć. Dodatkowo jeszcze można pomyśleć o zabezpieczeniu właśnie termicznym, że jeśli ją przegrzejemy, to też musimy ostudzić, nie? Czyli jeszcze w sumie można by było dorobić taki kolejny, słuchajcie, projekt. Takie zabezpieczenie antywandal do wzmacniaczy, czyli po prostu zrobimy praktycznie całkowicie zabezpieczenie wzmacniacza, który będzie można sobie wstawić w każdy jeden wzmacniacz, który będzie tak, przeciwzwarciówka, czyli po prostu robimy zwarcie na tym, a z automatu się samo rozpina. Zabezpieczenie prądowe, czyli po prostu nie przekraczamy 4 ohmów, mniej niż 4 ohmów. Z automatu się odpina końcówka i sama się nie podniesie, i o to mi chodzi, żeby się samo to nie podniosło. Tam ktoś mi nawet pisał, nie wiem, to chyba nawet ktoś tu pisał, że lepiej założyć limiter. Limiter można sobie założyć, żeby to się nie wyłączyło. Przed końcówką mocy na przykład można sobie limiter założyć, żeby nie przekroczyć danej mocy końcówki. Czyli jakieś tam małe DSP, nie? Nawet z mikserka. A to ma być takie na tej zasadzie, że teraz tak, obciążenie poniżej 4 ohmów, czyli nadprądową, zwarciówka, no i od tego właśnie załamania, żeby wykryło mi fuza. Jeśli fuz nawet będzie miał 5 V, to już powinna się nie włączyć. Na gitarze z fuzem na tej końcówce nie zagrasz. Tak przynajmniej jest takie założenie, żeby ograniczniki tak pracowały, nie? Dobra, pozdrawiam. Mało profesjonalne, ale... antywandal, no.